do hymnu państwowego. Serdecznie na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2014-2015. Witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Witam przede wszystkim pana Dariusza Popławskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Gęsińskiego. Witam również panią Alicję Kamińską, członka zarządu Powiatu Gęsińskiego. Także wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, uczniów oraz innych gości, którzy zechcieli przyjść i dziś być z nami w tym uroczystym dniu. Witam państwa bardzo serdecznie. Moi drodzy, tak szybko minęło te 10 miesięcy. Jeszcze nie tak dawno tutaj na tym placu spotkaliśmy się, rozpoczynaliśmy nowy, kolejny rok szkolny, nadawaliśmy imię naszej szkole, aż nie mogę uwierzyć w to, że to już koniec tego roku szkolnego. Dziś jest wyjątkowy dzień. Przyznam wam szczerze, że dopiero rano spojrzałam w kalendarz i zobaczyłam, wiedziałam, że jest 26, ale że dzisiaj są imieniny Jana Pawła, to nie wiedziałam. Tym bardziej, że jest nam bliska ta osoba, bo jest to nasz patron, więc moi drodzy, chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować za wspólną pracę. Dziękuję nauczycielom za owocną i zgodną współpracę, za trud i wysiłek wkładany w naukę i wychowanie naszych sympatycznych uczniów. Dziękuję za to samo również rodzicom, którzy zawsze byli blisko nas i na których pomoc zawsze mogliśmy liczyć. Dziękuję również paniom z obsługi, paniom sprzątającym za to, że męczyły się dla nas, abyśmy mogli uczyć się w czystej, pachnącej szkole. Dziękuję również panu Zdzisławowi, panu kierowcy naszemu za bezpieczne podróże. Dziękuję wszystkim, których być może nie wymieniłam, również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim uczniom, którzy każdego dnia przychodzili do szkoły, jedni po to, aby uczyć się i coraz więcej uczyć się, inni aby oprócz tej nauki trochę porozrabiać, podenerwować nauczycieli, ale mimo wszystko również im bardzo za to dziękuję. Moi drodzy, przed nami 2 miesiące wakacji. Chciałabym, abyśmy ten czas spędzili miło i radośnie. Odpoczywajcie sobie, zbierajcie siły na kolejny rok szkolny, który z pewnością będzie tak samo intensywny jak ten, a może nawet bardziej. Pamiętajcie również o swoim bezpieczeństwie podczas wakacji. Weźcie sobie do serca wszystkie wskazówki, których udzielili wam wychowawcy, nauczyciele. Dzisiaj również o tym mówił ksiądz w kościele. I wracajcie do nas 1 września o 9:00, cali, zdrowi, uśmiechnięci. I oczywiście zapomniałabym, ale dobrze, że mi się przypomniało. Życzę wam bardzo, bardzo dużo słońca, bo bez tego słońca, no myślę, że wakacje mogą nie być do końca udane, ale na pewno będzie fajnie, będzie ciepło. Szanowna pani dyrektor, drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście, kochani rodzice, koleżanki i koledzy, w imieniu uczniów klas najstarszych witam wszystkich na dzisiejszej akademii. Ma ona wyjątkowy charakter, ponieważ są to nasze ostatnie dni w szkole. W szkole,
która autentycznie była naszym drugim domem, w którym czuliśmy się potrzebni, ważni, doceniani, a u was, drodzy nauczyciele, znajdowaliśmy życzliwość i zrozumienie. Przed nami jednak czas pożegnań. Przed nami dorosłe życie, nowi ludzie, nowy nieznany świat. Życie będzie stanęło przed nami coraz to nowe problemy, których rozwiązanie będzie trudniejsze. Z każdym dniem będziemy wchodzić w świat do ludzi dorosłych, kolorową krainę, dziecięcych marzeń, przesłanie szaram po codzienności. Nie wierzyłam, stojąc nad brzegiem rzeki, która była szeroka i rwista, że przejdę ten most, spleciony z cienkiej, kruchej trzciny, powiązany łykiem. Szłam lekko jak motyl i ciężko jak słoń, szłam pewnie jak tancerz i chwiejnie jak ślepiec. Nie wierzyłam, że przejdę ten most i gdy stoję już na drugim brzegu, nie wierzę, że przeszłam. Trudno uwierzyć, że to już drugi brzeg. Szliśmy przez te lata lekko jak motyl i wtedy były szczęśliwe dni z piątkami i szóstkami. Ale zdarzyło się, że kroczyliśmy ciężko jak słoń. Kiedy nie uda się klasówki lub nam czegoś, nam nauczyciele. Spędziliśmy razem z nim wiele wspólnych godzin. Dziękujemy im za to serdecznie. Jeszcze tak niedawno do tej szkoły przeprowadzali nas rodzice, niepewni, trochę przestraszeni. Trzymaliśmy ich mocno za rękę. Dzisiaj dziękujemy naszym rodzicom za wartościowe dary, których nie można kupić za żadne pieniądze, których prawna dłoń nie wykona. Dziękujemy wam za dar życia, miłości. Dziękujemy wam za poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy wam za zrozumienie. Dziękujemy wam za ból, smutek dzielone z nami. Dziękujemy za wasze kochające serce. Zmienia się klasa w naszych oczach, powiedz nam szkoło coś miłego. Nie bądź tak proszę, daj odpocząć. Życie w szkole jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj zabrzmiał pierwszy dzwonek, dzisiaj czas rozłączyć losy. Życie szkolne jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj zabrzmiał pierwszy dzwonek, dzisiaj czas rozłączyć losy. Szczególne ciepłe słowa kierujemy do naszych wychowawców. Dziękujemy za każdy dzień spędzony z nami. Chociaż czasami nie było łatwo, dziękujemy wam za cierpliwość i wyrozumiałość. Za to, że zawsze pomagaliście nam w trudnych chwilach i za to, że czuliśmy się tu bezpiecznie. Chcemy podziękować za uśmiech, za dobre słowo i za wiedzę. Dziękujemy wam za trud waszej pracy, troskę i pomoc, na które zawsze mogliśmy liczyć. Dopiero teraz, patrząc z perspektywy czasu, postrzegamy, ile wysiłku włożyliście w nasze wychowanie. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy spędzali z nami tak dużo część tych ostatnich 3 lat. Dziękujemy za pokazywanie kierunku, za wyrozumiałość, za ofiarowany nam dar nauki i za podniesiony trud. Wdzięczni jesteśmy za każdy gest pomocy, rad i zrozumiałości. Prosimy jednocześnie o wybaczenie nam tego wszystkiego, co było złe i niewłaściwe z naszej strony. Szkoła to nie tylko budynek, ławki, krzesła, tablice, sala gimnastyczna, biblioteka. Szkoła to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji, to inni wszyscy razem i każdy z osobna tworzą niepowtarzalny klimat szkoły. Każda szkoła jest inna, jedyna w swoim rodzaju. Kochani, tak jak powiedziała pani Asia, tak jak było powiedziane tutaj przez uczniów w tej krótkim wystąpieniu, dziś jest dzień, kiedy kilkoro uczniów po raz ostatni jest w naszej szkole. W szkole, jak sami powiedzieliście, była waszym drugim domem. Cieszę się bardzo, że wspominacie ją jako miejsce, gdzie przez te wszystkie lata czuliście się dobrze, swobodnie, bezpiecznie, gdzie mieliście swoich przyjaciół i to nie tylko tych w postaci kolegów, ale również pewnie macie na myśli też nauczycieli, rodziców.
Chcę powiedzieć, że jesteście grupą wyjątkową. Miło się z wami pracowało, zawsze byliście chętni do pomocy, grzeczni, sympatyczni, kulturalni. Miło też jest dziś na was popatrzeć i wcale, proszę państwa, nie mówię tego dlatego, że bo tak wypada, bo tak trzeba, chociaż pewnie było inaczej. Nieprawda, tak naprawdę było. Pewnie nie tylko ja, ale też inni, kiedy widzimy was dzisiaj tutaj, to nasze serce smuci się, że to nasze ostatnie chwile w szkole, ale przez ten smutek, słuchajcie, przebija się wielka radość, która każe nam się cieszyć, cieszyć się z was. Cieszymy się właśnie, że wyrośliście na wspaniałych, młodych ludzi, którzy za chwilę rozpoczną dorosłe życie. Ja jestem o was spokojna, bo wiem, że poradzicie sobie w tym życiu. Że dacie radę. Jednak gdybyście napotkali na jakieś trudności, pamiętajcie, że drzwi naszej szkoły są zawsze dla was otwarte. Że chętnie wam pomożemy. Jeśli będziecie mieli ochotę nawet zajść od tak, to również miło będzie was widzieć. Serdecznie zapraszam panią wychowawczynię Iwonkę Dejnakowską. Bardzo serdecznie zapraszam wychowawczynię panią Jagodę Rek. I bardzo serdecznie zapraszam wychowawczynię panią Ewę Piłat-Dziekońską. Klaudia Żuchowska za osiągnięcia bardzo dobre i wysokie w nauce i wzorowe zachowanie. Zostawiajcie się. Bardzo proszę panią dyrektor wychowawczyni o wręczenie nagród prezentów. Bardzo proszę Patrycję Rożnowską za również bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Bardzo proszę Mateusza Kądziołkę za wręcz wybitne osiągnięcia wyniku w nauce i wzorowe zachowanie. Proszę Iwonkę Kostyk, Iwona Anna Kostyk, również za cudowne wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie. I zapraszam Adama Domańskiego za piękną, aktywną postawę i pracę na rzecz ośrodka. Zapraszam Patryka Sioka, proszę z tej strony. Za również wspaniałą postawę, zaangażowanie. Zapraszam Justynkę Kulisz, wspaniała dziewczyna, koleżeńska, pomocna. Bardzo dziękuję za dobroć, jaką roztaczałaś wokół siebie. I zapraszam Rafała Biedrzyckiego za wielkie serce i serdeczność dla innych, za uśmiech, za dobroć, za uczynność, za takie rozbrajające chwile. Bardzo proszę pani Jagoda Rek, wychowawczyni. Bardzo proszę Łukasz Lewkowicz za aktywny udział w zajęciach edukacyjnych. I bardzo proszę Piotra również za aktywny udział w zajęciach edukacyjnych. Bardzo uczynni chłopcy, o cokolwiek się poprosiło, to byli chętni do pomocy. Pani